Cześć. Dzisiaj taki y, bardzo krótki, bardzo szybki film na temat problemu z siłą wyższą w trzeźwieniu. Zapraszam. Więc tak y, moi drodzy, y, pomysł, y, generalnie ta myśl, ona mi się od, już od dłuższego czasu przejawia. Znaczy, w sumie to już od wielu lat. Nie wiem, może gdzieś tam między wątkami ja mówiłem na ten temat, ale ostatnio na grupie wsparcia bez na Facebooku, na którą oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich, padło takie hasło, że jeden z uczestników grupy ma problem właśnie z AA, z krokami, ze względu na tą duchowość całą. I oczywiście tutaj przyczyn może być bardzo dużo. Ja natomiast na ten temat mam takie dwie myśli, że tam dwie, dwie, generalnie dwie rzeczy są. Dwie, no może trzy. Ja je postaram się tak na szybko w miarę omówić. Yy... Po pierwsze w ogóle zanim zaczniemy, no to oczywiście zapraszam do łapkowania, komentowania, udostępniania tych materiałów. Zapraszam też na grupę, a członków grupy zapraszam, żeby zapraszali swoich znajomych na grupę. Tak żeby nam ta społeczność coraz bardziej rosła, bo fajnie to wszystko się rozkręca. I teraz kochani, pierwsza rzecz taka odnośnie już samego filmu. To są wyłącznie moje przemyślenia. To nie jest obiektywna prawda objawiona, to jest kompletnie subiektywne myśli kolesia, który już tam kilkanaście lat trzeźwieje, na bazie własnych doświadczeń oczywiście będę mówił, ale nie tylko, no ale przede wszystkim. Yy, więc yy, proponuję kija w tyłku poluzować, bo wiadomo, jak jest temat polityki yy, boga, to się po prostu, to jest wchodzenie na grząski grunt. Yy, no ale to spoko, jest mój kanał, ja się nie boję. Tu na, na tym kanale mówić o takich rzeczach. Bo bądź co bądź, te tematy są istotne, trzeba je poruszać. Tym bardziej że czasami one yy, oczywiście pomagają, ale czasami też szkodzą. Dlatego podzielę się z wami subiektywnie yy, tym, co na ten temat myślę. Kochani. Jeżeli chodzi o problem siły wyższej w AA przede wszystkim, no bo wiadomo, w krokach jakby działamy z tą siłą wyższą, jest też ten moment takiego uduchowienia jakiegoś. Tylko to jest też tak, kochani, najczęściej, że uduchowienie w Polsce, mówię, jeżeli chodzi o AA, często właśnie odbywa się poprzez Kościół czy poprzez wiarę chrześcijańską. I moim zdaniem, no spoko, ogólnie, ok, generalnie w krokach widać, że yy, wartości chrześcijańskie bardzo często się przewijają, ale generalnie to nie ma znaczenia, tak naprawdę. Yy, problem jest taki, moim zdaniem, yy, przede wszystkim tak, ja sam jestem przeciwnikiem yy, tego, by jeżeli ktoś, wiecie, świeży przychodzi na grupę, zupełnie nowy nie wiem, wczoraj przestał pić, albo tydzień temu przestał pić. I on przychodzi na grupę i on słyszy, widzi, widzi świeczkę, widzi modlitwę o pogodę ducha. Modlitwa o pogodę ducha dla mnie to jest w ogóle kwintesencja stoicyzmu i logicznego myślenia. Po prostu. No ale wiecie, jak się widzi ch ch chłopy i kobiety, które trzymają się za ręce, zaczynają się modlić, no to się człowiek czasami zastanawia, kurde, czy ja w odpowiednie drzwi wlazłem, nie? Yy, ale okej, okay, no Taka jest tradycja, przy tym zostajmy. Natomiast ja osobiście jestem takim dosyć no, przeciwnikiem, żeby mówić y, na temat Boga, na temat Siły Wyższej. Jak to On mnie y, uratował, jak to On mnie ocalił i w ogóle, i w ogóle. Oczywiście to jest y, ważne i, i to jest y, potrzebne. W ogóle też dla niektórych osób mega ważne. Ja sam oczywiście też uważam, że życie, które mam obecnie, sam bym go sobie nie wymyślił. Generalnie, jeżeli chodzi o religię, to właśnie no, chrześcijaństwo jest mi najbliższe zdecydowanie. Natomiast, kochani, nie jest to miejsce, gdzie się mówi o Bogu w, i czas, w momencie, kiedy ktoś przychodzi, bo wiecie, no, najczęściej większość z nas, kiedy jeszcze piła, miała bardzo, bardzo na baker yy, z kościołem. A bardzo często nam się Bóg kojarzy z kościołem. No tak to wygląda. Generalnie to jest właśnie ten problem, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli masz coś takiego w sobie, że no kurde fajne to a niby. No ale jak już słyszysz o tej sile wyższej, to cię po prostu trzęsie, nie? I okej, okay, rozumiem, może tak być. Natomiast jeżeli masz coś takiego, proszę zastanów się, czy to przypadkiem nie jest twoje takie subiektywne odczucie odnośnie kościoła. Czy ty, kiedy słyszysz słowo Bóg, widzisz nowe Audi proboszcza? może tak być. Nie? Sam to do tej pory, zresztą, czasami mamy krew zalewa w niektórych kwestiach. Ale generalnie, kochani, to też trzeba mieć na to wszystko poprawkę. Dlatego, że media będą zawsze mówiły o tym, co jest złe, co jest niefajne, co jest do dupy. Dlatego, że to się cholernie klika. Yy, no po prostu, a im więcej wyświetleń, tym więcej przychodów z reklam. No taka jest brutalna prawda. A jeżeli te wyświetlenia idą naprawdę w setki tysięcy czy w miliony, to tam są ciężkie pieniądze już wtedy, wiecie, więc no niestety tak to wygląda. Kochani, yy, uwierzcie mi w jedno, gdyby świat był w rzeczywistości taki, jaki czytamy w nagłówkach artykułów, to my byśmy kuźwa w jakimś pieprzonym mordorze żyli, a może nie jest jakoś super mega fajnie na ziemi, yy, ale no nie jest tak źle jak piszą, no bez przesady, po prostu, nie? Pewnie, no ktoś powie, w pewnych kwestiach jest jeszcze gorzej. Zapewne, ale generalnie ludzie co do zasady są dobrzy, tak? Pewnie, że potrafią się zachować okropnie, ale co do zasady nie są źli. Świat co do zasady jest też okej, okay. także spokojnie, nie jest tak źle. Ja osobiście znam właśnie wielu księży, którzy no, po prostu ręce opadają, w ogóle powinni być, wiecie, gdzieś w lesie, kurde, z dala od ludzi, od czegokolwiek ale znam całą masę i ich jest dużo więcej, fajnych ludzi, którzy naprawdę bardzo dobrze robią swoją robotę. Większość rzeczywiście to są zwykli, wiecie, to jest tak jak z pracownikami, no, różnych, nie wiem, czy, czy lekarzy, czy policjantów, czy czegokolwiek, tak? Kogokolwiek. Większość ludzi po prostu robi swoją robotę i tyle. Znajdą się tacy, którzy są po prostu beznadziejni kompletnie, ale jest też cała masa takich naprawdę mega, super fajnych ludzi, kolesi. I to nie chodzi mi już o takich medialnych, jeżeli ktoś jest w, tym, w tej bańce y, katolickiej w Polsce, to wie na przykład, że Szustak, Kaczkowski, Pawłkiewicz, to są naprawdę fajni księża, y, którzy mnie osobiście bardzo inspirowali, inspirują. Y, ale jest też cała masa takich, wiecie, małych po parafiach. I to jest też ok, Tak więc y, trzeba też trochę nabrać dystansu do tego, co się słyszy i mówi. Pewnie, że pedofilia i tak dalej, nie można absolutnie y, zamiatać tego pod dywan. Ale... Wracając do tematu wątku, zastanów się, czy jeżeli słyszysz słowo Bóg, czy przypadkiem nie masz czegoś takiego, że y, chodzi o problem z Kościołem katolickim, przede wszystkim w Polsce? Bo może to jest problem. Jeżeli tak, to oczywiście y, Twoją siłą wyższą może być y, jakieś bóstwo czy Bóg z innej religii. Czy w ogóle, po prostu pewna zasada życiowa, że wszystkiego sam nie dasz rady zrobić? I tu zwyczajnie też takie zaufanie w grupie, chociaż ja bym osobiście swojego życia wyłącznie na ludziach nie opierał, bo ludzie czasami zawodzą. Yy, ale możesz generalnie, no żyjemy, na, co jest zbadane, wszechświecie, więc możesz uwierzyć, że ten wszechświat ma jakiś cel i po coś jest. I to jest też spokojne. I teraz, jak jesteśmy przy tym temacie, to możemy podejść do drugiego problemu. Generalnie cała masa z nas yy, ma problem z tym, że bardzo dużo myśli. Yy, ja sam bardzo dużo myślę i potrafię włos na pięć dzielić. No nie mój, no bo widać, tam to by za wiele nie było do dzielenia. Zresztą z matmysem jestem słaby, więc byłoby by ok. Wiecie, o co chodzi. i. I bardzo, bardzo intelektualnie, bardzo, bardzo matematycznie podchodzimy czasami do życia. To jest też OK. Natomiast w pewnym momencie to zaczyna zwyczajnie przeszkadzać, bo my byśmy chcieli Boga, siłę wyższą i tak dalej, mieć na tacy podane, bo jak czegoś nie, nie rozumiemy, to tego nie ma. Wiecie, takie, takie myślenie. Kurde, my również w nauce bardzo wielu rzeczy nie rozumiemy, a wiadomo, że to jest. Kwestia wszechświata makrobytów. Makro Takiej czarnej dziury, załóżmy czasoprzestrzeni, i w ogóle, czy idąc w dół w fizykę kwantową, nasze rozumowanie się tam po prostu wysypuje, a te zjawiska występują. One są, to nie znaczy, że ich nie ma. Więc tu chodzi po prostu o zwyczajną pokorę ludzką. Nie wszystko rozumiemy. I dobrze, nie wszystkiego też musimy rozumieć. Nie wszystko musimy, wiecie, poznawać, dzielić i tak dalej. Pewnie, że bezpieczniej, że przyjemniej, że fajniej, kiedy wiemy o co chodzi. Ale nie da się wszystkiego zwyczajnie rozumem objąć, to tak jakbyś miał nowy kolor wymyślać, po prostu. Więc zastanów się, czy to nie jest drugi czynnik, brak trochę pokory, ne? że kurde, no może jednak coś tam jest z tym, z, z yy, tą pokorą, no, że za bardzo próbujesz kontrolować swoje życie, kontrolować otoczenie, wiesz nie da się w 100% kontrolować ani swojego życia, ani swojego otoczenia. Po prostu no, trzeba trzeba z tym żyć no i tyle. Więc to może być też kolejny problem, który jest jeżeli, który występuje w kwestii e, siły wyższej w trzeźwieniu, generalnie. No i trzecia rzecz, jeżeli chodzi o problem z siłą wyższą, to będąc właśnie przy tej pokorze. Generalnie e, czy to... Chrześcijaństwo, czy to większość religii generalnie, zachęca jednak do, wiecie, mówiąc językiem współczesnym, pewnego minimalizmu, jakiejś ascezy, takiego umi umiłowania raczej do tego duchowego, głębszego życia, niż do typowo hedonistycznych zachcianek, do spełniania swoich przyjemności i w ogóle, i w ogóle. I teraz, żeby było jasne, ja zawsze będę akurat tutaj wspominał księdza Kaczkowskiego, który mówił, że jak sobie swoją ulubioną potrawę je w jakiejś mega wypasionej restauracji, weźmie tego kęsa, położy na język, mówi, Bóg istnieje. Takie to jest dobre, nie? To jest fajne, tak? Bo te wszystkie też, nie jest tak, że hedonistyczne potrzeby są złe. Skoro czerpiemy przyjemność z doznań fizycznych, to też one po coś są, po prostu. Gdybyśmy tego nie mieli robić, to byśmy ich nie mieli. No, inaczej by nas, czy Bóg, czy ewolucja, czy kto tam skonstruował, rozumiesz? E, dlatego to jest ok. Natomiast warto e, pomyśleć, czy to też nie jest troszeczkę wynikające z braku pokory, że e, generalnie Bóg to jest, wiesz, taki koleś, który siedzi na chmurze i ma problem do wszystkich i o wszystko się przypierdziela, ne? wiesz? No bo, kurde, pić nie mogę, palić nie mogę, ja już nic nie mogę. Wiesz o co chodzi, nie? Jest takie podejście czasami. Więc przede wszystkim tu też warto zadbać o ten dystans yy, do tego całego tematu. Wyluzować troszkę. Spójrz na to, jeżeli masz problem, kiedy jesteś na drodze trzeźwienia, w terapii tego tak nie ma, bo terapia idzie trochę innym cyklem, ale kiedy jesteś w AA lub yy, gdzieś w inne jakieś programy trafisz, to zwróć na to uwagę, czy y, może nie jest A dla Ciebie, może tak być. Natomiast zastanów się nad tym, czy przypadkiem tam nie występują te rzeczy. Czyli y, kiedy słyszysz Bóg, kiedy słyszysz siła wyższa, to widzisz y, księdza pedofila albo y, obudę, bogactwo, kompletne i inne rzeczy, które też występują w kościele, nie ma się co oszukiwać. Yy, na szczęście w mniejszości, no bo gdyby było w tak w większości, to ta, to wszystko już by dawno, dawno padło, nie? A, a, a tak jeszcze nie jest. Yy, druga sprawa, że też inaczej media działają, ale żeby nie było, że ktoś mi zarzuci, że ja tu bronię coś, nie? bo chodzę po cienkim gruncie teraz. Yy, ciekawi, ile osób subskrypcję cofnie po tym <laughs> filmie, no zobaczymy. Yy, tak czy siak, no dystansu trzeba nabierać również do tego, co jakiś łysy koleś w internecie mówi. Yy, także może być tak, że jest tutaj z tym problem i, i one jest zrozumiały. Okej, okay. tylko to też nie jest prawda obiektywna, warto na to zwrócić uwagę. Może być tak, że za bardzo próbujesz kontrolować życie i swoje otoczenie, a w wypadku siły wyższej to się trochę z rąk wysypuje, wymyka spod kontroli całkowicie. I trzecia rzecz może być tak, że no, brakuje zwyczajnie pokory, bo jesteś przekonany, że teraz to już nic nie będziesz mógł jak będziesz wierzył, że jest coś nad tobą. Mm, tyle, kochani. Taki miał być krótki filmik, a wyszło jak zwykle. Dobrego dzionka Wam życzę. Pozdrawiam cieplutko. Dajcie znać w komentarzach, co Wy lubicie w sile wyższej, czego nie lubicie, z czym Wam się kojarzy. Czy siła wyższa Wam pomoga w trzeźwieniu? Czy radzicie sobie całkowicie bez niej? Yy, jak to u Was wygląda? I dobrego odzionka jeszcze raz życzę. Pozdrawiam cieplutko. Cześć.